Witam, z tej strony Maxim1980. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę Wam Sandboxa The Saboteur firmy Pandemic Studio. Jest to już dość stary tytuł, ale jest to dość fajny tytuł. Gra posiada trofea. Tutaj, jak widzicie, mamy klimat II wojny światowej. Naszym bohaterem głównym jest Irlandczyk tutaj, ten, który jest na demku. Zaraz, jak widzicie, jeszcze tutaj po napisach jest spolszczenie kinowe w postaci właśnie tych napisów. No i gościu się dosiada do naszego tutaj bohatera, tak pokrótce, żeby nie spoilerować tylko sam początek, i kusi go, żeby cokolwiek robić, a nie ukrywać się po barach, żeby się przeciwstawić, żeby dołączyć do ruchu oporu. Mimo tego, że gra jest dość stara, to tak naprawdę tutaj nie jest źle graficznie, nie jest źle, jeżeli chodzi o rozwiązania. Da się w tą grę fajnie pograć, jest to dość fajna gra. Tym bardziej, że dużo ludzi nie znających angielskiego, starsi gracze, którzy tam gdzieś nie mieli w szkołach angielskiego, mogą sobie spokojnie tutaj te polskie napisy poczytać, więc więcej będą wiedzieć tutaj z tej fabuły. No, jak widzicie, tutaj gościa na naszego kusi, ja tutaj sobie skipnę to wszystko. I jak widzicie, mniej więcej jak to wygląda. Możemy sobie pośmigać. Oczywiście, jak to bywa w przypadku II wojny światowej, tutaj akcja dzieje się we Francji. Także mamy Niemców. Tutaj pani nam śpiewa ładnie. Z dodatkowych rzeczy tutaj ja Wam zaraz zademonstruję. Na starcie mamy oczywiście, oprócz mapki, na której będziemy mieli pozaznaczane różne rzeczy. Ja Wam pokazuję tutaj akurat sam początek gry. No, jak widzicie, mapka jest dosyć duża. Dość dużo tutaj terenów mamy. Także troszkę nam to tutaj zajmie podblokowywanie tego wszystkiego. Mamy tutaj, co tu jeszcze oprócz tej mapy, jakieś bonusy. Bonusy tutaj odblokowujemy. Przykładowo tutaj, żeby odblokować ten bonus, musimy znokautować dwóch nazistów. Następny, zdobądź jakiś tam brązowy bonus i bla bla bla, tego jest dość dużo. One podnoszą tutaj nasze jakby możliwości. Tutaj mamy statystyki. Mamy też dziennik, różne dodatki, zapis z gry, oczywiście wczytać grę można i bla bla bla, standardowe rzeczy. Dobra, gościu nas nakusił, żebyśmy się do niego przełączyli. Jak będziemy gotowi, mamy tutaj wyruszyć na podwórko, on będzie na nas czekać. Także my sobie tutaj wyjdziemy. Gra jest dość klimatyczna, tak naprawdę ja tutaj się czuję, jakbym oglądał serial Alo Alo, tylko że mniej śmieszny, a bardziej poważnie zrobiony. Widzicie, tutaj dość często jest tak, że mamy tutaj czerń, biel i czerwień do podkreślania niektórych rzeczy. Nie jest to wszystko tak idealnie kolorowe. To dodaje też klimatu. Spotykamy się z Luke'em i będziemy mieli pierwszą małą robótkę. No, zaraz im tutaj będziemy sabotować zapasy. Dobra, sobie muszą trochę pogadać, ale dobrze, że możemy sobie poobracać, pooglądać modele postaci. Tutaj, mimo tego, że to jest czarno-białe, jak widzicie, ta postać zawsze ma takie jaśniejsze obwódki, także spokojnie ją tutaj można odróżnić z tłumu. Oczywiście, jak to w sandboxach bywa, możemy robić dość trochę rzeczy. Teraz sobie będziemy jechać samochodem na wyznaczone miejsce. Ludzi da się przejeżdżać, jak widzicie. I zasuwamy ulicami, przebijając się tutaj pomiędzy samochodami. Za niedługo dojedziemy na miejsce, bo już widzę tutaj pinehę.
blisko z celem. Jak ktoś lubi sandboxy, to myślę, że to jest dość tytuł, w który warto zagrać, naprawdę warto zagrać. Okej, dojechaliśmy. Tutaj Niemcy się znęcają nad jakąś kobietą. Także będziemy mieli pierwszy gameplayowy tutaj system. Wysiądźmy z samochodu i przerwijmy molestowanie. Trzymając L1 włącza nam się tryb walki. Mamy słabszy cios, mamy mocniejszy cios, mamy chwyty. Aż mu kask spadł. Okej. Odblokowaliśmy tutaj na starcie bonus. Znokautowaliśmy dwóch nazistów. I w tym momencie w nagrodę odblokował nam się atak z haka. Oczywiście dużo innych rzeczy też nam się będzie odblokowywać, także w miarę postępów gry będziemy śmigać tutaj coraz lepiej. Tutaj nam tłumaczą, że tereny zamknięte, musimy się czaić. Są ogrodzone tutaj drutem kolczastym. Nie możemy zostać zauważeni, bo inaczej wstrzymają strażnicy alarm. Okej. Musimy się dostać tutaj do tych skrzynek. Strażnik jest jeden tutaj na wieży. Okej. Nasz Irlandczyk się trochę pospina. Niczym w Assassin's Creedzie. Mamy taki element spinaczkowy. Dobra, jesteśmy już na dachu. Na L2 mamy tutaj czajenie. Rzuciliśmy go kilkoma ciosami, mieliśmy to zrobić po cichu. Zejdź po ścianie na dziedziniec. Okej, schodzimy. Zeskakujemy na dół. I pomagamy naszemu tutaj kompanowi z tymi Niemcami. Jak widzicie, kamera nie zawsze się ustawia tam, gdzie chcemy, ale to jest nieważne, kwestia przyzwyczajenia. Nasz kompan mi tutaj zasłonił. Dobra, i teraz rozwalamy skrzynię tutaj z dostawami. Zyskaliśmy tutaj dynamit. Okej. Możemy wrócić do samochodu. Będziemy jechać dalej, kombinować. Nasz kompan za nami podąża. Także śmigamy do samochodu. Jak widzicie, mamy tutaj deszczyk. Ogólnie, tak jak mówię, fajnie graficznie to wygląda. Nie jest źle, animacyjnie też jest fajnie. Tutaj musimy zawrócić. A zawrócimy na skrzyżowaniu. A, gościu miał pecha. Wpadł pod koła. I na spokojnie przedzieramy się do następnego tutaj punktu. Rozwalając się, widzę, latarnie można rozwalać. Tutaj w tłum ludzi można wjeżdżać. Wjechaliśmy w jakiegoś Niemca, jak się nie mylę. Później będziemy mi tutaj, pokażę wam, jak wygląda ucieczka, bo specjalnie dam się zauważyć, jeżeli chodzi o cele. Także zobaczycie, jak to wygląda, gdy zostajemy wykryci.
jeszcze 5 minut gameplayu, także myślę, że spokojnie zdążę to zrobić. Ok, jesteśmy u celu. I kolejne demko nam się włącza. Ok, tak widzicie, mamy plan, musimy poczekać, aż wybuchnie ciężarówka i po kablu telefonicznym musimy się dostać szybko tutaj w te tereny obserwowane, podłożyć materiały wybuchowe pod zbiorniki i wypierniczać stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Także zajmijmy się tutaj tak, jak nas instruowali, od wespnięcia się na ten budynek i poczekamy na wybuchającą ciężarówkę. Widzicie, nasz ziomuś podkłada materiały wybuchowe i odmierza się czas. Kabum. I teraz zjeżdżamy liną, gdzie ona tutaj jest uczepiona. Nie wiem, czy stąd dorwę tą linę. Muszę skoczyć na tą linę, także ona szybciocha. Ja tutaj trochę to zmarałem. No, puść się. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. Jeszcze jestem za wysoko. Skaczemy. I jedziemy, póki oni są zajęci tamtym celem. Musimy się postarać to w miarę szybko zrobić. Ok, mamy dynamit, R1 podkładamy spokojnie tutaj. Ładunek wybuchowy i trzeba było spierniczyć. Nie spierniczyłem, zabiłem się. W złą stronę zacząłem uciekać, nieważne. Trudno, zdarza się. Ponowimy próbę od tego samego momentu. A może specjalnie nie będę podkładał, nie będę przechodził tej misji, tylko dam tutaj się zauważyć, żebyście zobaczyli, jak wygląda sprawa tutaj z wykrywaniem, co musimy zrobić, żeby uciec. Dobra, skipnijmy na szybko ten filmik. Ja tutaj na szybko się wespnę i od razu, nie czekając na wybuch ciężarówki, śmigniemy tutaj po tym kablu do tej bazy. No i niestety włączyło się demko. Ale my już tutaj śmigniemy, dlatego nas zauważą. Przynajmniej powinni. Ok, włączyli alarm, jak słyszycie, są gwizdy. Ja tutaj zginę prawdopodobnie, ale nieważne. W tym momencie musimy spierniczać. Nie wiem, czy ja tutaj znajdę drogę do wyjścia w tej chwili, bo dość tych wrogów jest. Jest tam brama. Jak przeżyję, to pokażę wam, jak wygląda ucieczka. Jak widzicie, mamy krąg na radarze, lewy dolny róg. Musimy z tego kręgu uciec. Jeżeli uciekniemy, w tym momencie już jest cisza i możemy ponowić to, co mamy zrobić. Także tak to mniej więcej wygląda. Mamy tutaj masę skradania, masę fajnej akcji, masę fajnego klimatu. Wszystko spolszczone,
w spolszczeniu kinowym. Także ja się z wami żegnam, bo ja polecam tą grę. Trzymajcie się na razie, hej, i do następnego filmiku. Jak możecie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, hej.